Cześć, witam na kanale Kanadyjczycy. Witam dzisiaj nowego gościa z Portugalii. Cześć Agnieszka, jak się masz? Cześć, dzień dobry, a bardzo dziękuję i również bardzo dziękuję za zaproszenie. No ja również dziękuję, że zgodziłaś się na ten wywiad. Słuchaj, oczywiście zaczynamy standardowo. Skąd z Polski pochodzisz? Akurat z Torunia i mam cichą nadzieję, że jak powiem Toruń, to pierwsze skojarzenie to będzie Kopernik, a No chyba na każdego. nie inny pan. Natomiast tak, z Torunia, z pięknego miasta Piernika. Naprawdę nie wiem, co miałaś na myśli, ale. Bardzo się cieszę, ponieważ stanowczo idziemy w gwiazdy, idziemy w słodycze i to jest to skojarzenie, które powinno być z Toruniem. Tak, bo są te pierniki toruńskie, tak? Tak, oczywiście, no i te najbardziej znane katarzynki, więc jak najbardziej polecam przy wizycie w Toruniu. Obecnie jest mnóstwo różnych sklepów, nawet mamy chyba trzy albo nawet cztery muzea pierników, więc tak, można i zobaczyć, i nawet samemu udekorować, i zrobić te pierniki, no i skosztować oczywiście, więc jak najbardziej polecam. No mnie się oczywiście z Kopernikiem Toruń najbardziej kojarzy i z tymi pierniczkami oczywiście. Super, bardzo się cieszę i mam nadzieję, że jesteś w większości. Masz nadzieję, że tak pozostanie, tak? Nadzieja jest płonna, nie? Jak to się mówi. Natomiast tak, jestem optymistką i mam taką nadzieję, że tak zostanie. Naprawdę nie wiem o co ci chodzi, ale może zapytam, czy to był powód, że wyjechałaś z Torunia. Nie, nie stanowczo. Stanowczo nie. Powodem była bardziej tak naprawdę ciekawość świata i chęć zobaczenia czegoś więcej. Szczególnie, że w Toruniu byłam tak naprawdę do końca swojej licealnej edukacji i na studia wyjechałam najpierw do Poznania, a potem do Wrocławia, no a potem już tak naprawdę za granicę i właśnie od tego momentu tak sobie podróżuję od państwa do państwa. Wow, to super. To zaraz po studiach opuściłaś kraj, tak? Opuściłaś, wyjechałaś z Polski. Tak naprawdę już to było wcześniej, ponieważ jako studentka uczestniczyłam w programie Erasmus, który zresztą bardzo, bardzo polecam i nawet tak jak obserwuję w Portugalii, gdzie właśnie jestem, bardzo dużo osób przyjeżdża na Erasmusa, właśnie studentów. Potem wróciłam do Polski i tak naprawdę po roku, jak dobrze pamiętam, stwierdziłam, że jednak Niemcy, bo to akurat był ten kierunek, na tyle mnie ciągnął, że chcę tam wrócić. To jak długo już jesteś poza Polską? Ile lat? Ponad 10, powiem tak, bym musiała to nawet dokładnie policzyć, ale ponad 10 lat. A czemu Niemcy? Dlaczego zdecydowałaś się wyjechać do Niemiec? Czy mówisz po niemiecku? Czy mówiłaś wtedy po niemiecku? Czy były jakieś inne względy? Tak, w dużej mierze to był język. Ja się uczyłam niemieckiego tak naprawdę jako pierwszego języka obcego. I moja też rodzina ma korzenie niemieckie i cały czas tak naprawdę ten niemiecki gdzieś mi towarzyszył i w głowie była taka myśl, wiesz, że chciałabym wyjechać, chciałabym zobaczyć coś innego, posmakować jednak innego życia, szczególnie, że w tamtym okresie było tak, że ten Zachód, czyli między innymi Niemcy, były takim lepszym światem, chociaż teraz z perspektywy czasu się z tego trochę śmieję, ale jednak miałam w głowie takie przeświadczenie, że tam mogę więcej osiągnąć, mogę zrobić więcej. I jak najbardziej język niemiecki był dużym motywatorem, no i tak naprawdę dużo mi pomógł. To jak długo tam mieszkałaś i jeśli możemy wiedzieć, czym się zajmowałaś w Niemczech? Jasne. Erasmusa robiłam w Berlinie, natomiast wyjechałam na dłużej do Frankfurtu nad Menem. I tak naprawdę zaczęło się od tego, że wyjechałam na studia, żeby tak naprawdę je kontynuować. Ja studiowałam stosunki międzynarodowe, między innymi psychologię.
I w ramach stosunków międzynarodowych miałam możliwość odbycia 11-miesięcznego kursu przy Goethe Institut. I no właśnie, i tak naprawdę zdecydowałam się na tą opcję. I po studiach zaczęłam pracę w biurze w dużej korporacji, gdzie byłam tak naprawdę osobą, która z jednej strony pomagała polskim klientom, a z drugiej strony była też taką osobą łączącą te wszystkie właśnie działy w międzynarodowej firmie. Bardzo ciekawa praca, bardzo rozwijająca i no właśnie, i bardzo, bardzo międzynarodowa. To czemu się zdecydowałaś zostawić Niemcy? Bo wiem, że mieszkałaś w wielu krajach w sumie mieszkałaś podczas tych 10 No lat. właśnie, jak Czemu? ostatnio liczyłam, to wszystkie były kraje europejskie i Portugalia tak naprawdę jest szóstym państwem w ciągu 6 lat, więc jak możesz sobie policzyć, były to dość częste zmiany. Natomiast no właśnie, niczego tak naprawdę nie żałuję i myślę, że wszystko jest po coś. A wracając do Twojego pytania a propos Niemiec, to było też ciekawe, bo tam spędziłam ponad 4 lata i wyjechałam do Indii. I tak naprawdę to było 2,5 tygodnia, które można powiedzieć zmieniły o 180 stopni moje postrzeganie życia. I jak to się mówi, Indie to jest takie państwo, które albo kochasz, albo nienawidzisz. Dla mnie cały czas się jeszcze nie decydowałam. Myślę, że bardziej jestem w kierunku kocham. Natomiast Indie spowodowały, że totalnie inaczej zaczęłam patrzeć na świat i zaczęłam dostrzegać, że no właśnie, takie proste rzeczy, typu uśmiech drugiej osoby, proste jedzenie, ale zjedzone na przykład z osobami, które ciebie wspierają, z twoimi bliskimi, to tak naprawdę jest najważniejsze. I tam już jakby się zrodziła taka moja myśl, że jednak minimalizm, takie upraszczanie w wielu aspektach życia, to jest właśnie to, na czym mi zależy. I jak wróciłam po raptem 2,5 tygodnia, chciałabym, tygodnia do Niemiec, to powiem ci, że się nie mogłam odnaleźć. I czułam, że po prostu wszystko jest jakieś takie mało spontaniczne. Takie, wiesz, proste, na zasadzie czarno-białe i w ogóle nie ma żadnych odcieniów szarości. I wszystko jest takie jakby trudne i takie skomplikowane, a tam było to życie takie proste, mimo że strasznie chaotyczne, strasznie brudne, ale jednak proste i takie bardziej skupione na ludziach i na emocjach i na uczuciach. A Niemcy bardziej wydawało mi się wówczas takim światem materialnym, gdzie ten człowiek jest, owszem, jest ważny, ale jakby masz takie granice pomiędzy ludźmi. I to też było dla mnie na przykład bardzo interesujące, że w Indiach po prostu ja nawet uczestniczyłam w indyjskim weselu, bo akurat szłam ze znajomymi ulicą i po prostu zgarnął nas jeden z osób organizujących to wesele i zaprosił. Natomiast w Niemczech to miałam takie doświadczenie, że żeby na przykład umówić się na kawę ze swoimi niemieckimi kolegami i koleżankami z pracy, no to trzeba było pierwsze się umówić z dużym wyprzedzeniem, a po drugie też jakby pewien czas musiał upłynąć od momentu, kiedy się poznaliśmy. Więc jakby te kontakty były w Indiach bardziej bezpośrednie i to mi się podobało i stwierdziłam, że w tym momencie Niemcy jednak już nie do końca mi odpowiadają i chciałabym czegoś innego spróbować, czegoś innego poszukać. Wow. A nie myślałaś o Indiach, żeby się do Indii przeprowadzić? Jak? Nie. 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 Stanowczo za dużo osób na metr kwadratowy. Za dużo kurzu, szarości. Ja jednak jestem człowiekiem, który bardzo ceni sobie naturę, spokój. Też chętnie przebywam sama i w Indiach stanowczo tego się nie doświadczy, więc nie. Ja tam bardzo chętnie chciałabym wrócić, ale tak właśnie
na kilka tygodni i potem znowu do Europy. Jednak nie się bardzo dobrze czuję w Europie jako miejsce do mieszkania. To gdzie przeprowadziłaś się z Niemiec? Jakie było kolejne państwo? Kolejne państwo to była Hiszpania, dokładnie Barcelona. I tam miałam możliwość również w ramach Erasmusa, ale tutaj praktyk takich po studiach, zajmować się organizacją różnego rodzaju eventów. To były przede wszystkim eventy kulturowe i sportowe dla młodzieży i dla osób dorosłych z bardzo ciekawą organizacją non-profitową. I to było też bardzo ciekawe doświadczenie. Życie w dużym jednak mieście, ale w zupełnie innej kulturze. Trochę podobny jednak do Indii, pod kątem właśnie takiej otwartości, gościnności, ekspresyjności, natomiast i zupełnie innej pod tym względem od Niemiec. Więc bardzo, bardzo sobie ten okres chwaliłam i to był taki czas też przede wszystkim życia swoją pasją, bo jednak organizowanie eventów, organizowanie różnego rodzaju wydarzeń, to jest coś, co ja bardzo lubię i czym się bardzo intensywnie zajmowałam podczas studiów. Natomiast, no właśnie, to był projekt, który się skończył i wróciłam do Polski. A w tam, czy znasz też hiszpański? Czy tam był potrzebny do twojej pracy? Się śmieję, ponieważ jak przyjechałam, to nie znałam w ogóle hiszpańskiego. Ale miałam dużą motywację, że wiedziałam, że będę pół roku i to jest mój główny cel, żeby nauczyć się hiszpańskiego. I to mnie bardzo zaskoczyło, ponieważ Barcelona jest dwujęzyczna. To jest zarówno hiszpański, jak i kataloński. I rzeczywiście bardzo dużo osób posługuje się katalońskim. To jest takie dla mnie mieszanka trochę hiszpańskiego i francuskiego, ale jednak bardziej francuski, więc nawet jak zaczęłam uczyć się hiszpańskiego, to miałam bardzo duże problemy, żeby zrozumieć kataloński. Prawie nie rozumiałam nic. Ale to oczywiście nie mówimy o tym głośno. Natomiast uczyłam się hiszpańskiego w ten sposób. Pamiętam z książką, chyba z Langenscheida, uczyłam się codziennie, dobrą godzinę siedziałam. Jeszcze wtedy w mieszkaniu, w którym mieszkałam, były małe kociaki, więc one się też ze mną uczyły, siedząc mi na kolanach. I powtarzałam sobie różne słówka, różne zwroty. I no właśnie, i mówiłam. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo naprawdę ja kaleczyłam strasznie ten język. I na początku to było dosłownie ja jeść. Potem jak zaczęłam się uczyć odmiany czasowników, to było nagle ja jem. Jak zaczęłam się uczyć coraz więcej różnych słówek, to było na przykład ja jem obiad. Natomiast śmiesznie było, ponieważ ja już rozmawiałam po hiszpańsku, inaczej byłam zmuszona rozmawiać po hiszpańsku, ponieważ zarówno moi współlokatorzy, jak i koledzy z pracy mówili tylko po hiszpańsku i po katalońsku, bardzo, bardzo kiepsko po angielsku. Więc jak na przykład chciałam mówić, że coś było w przeszłości, a jeszcze nie umiałam powiedzieć tego po hiszpańsku, to na przykład mówiłam, jadłam obiad, jem obiad wczoraj. I jak najbardziej rozumieli. I to było w ogóle dla mnie niesamowite. I właśnie ta reakcja Hiszpanów była dla mnie bardzo motywująca, ponieważ oni się tak cieszyli, że ja w ogóle próbuję mówić po hiszpańsku, że ja coś od siebie daję dla tej kultury i przez to chcę ją poznawać, że właśnie, że byli bardzo otwarci i mnie to motywowało, żeby uczyć się samego języka, ale też tą kulturę poznawać. I dzięki temu myślę, że ten czas był dla mnie znacznie bardziej ciekawy, bo też się nauczyłam z tych moich doświadczeń międzynarodowych, że jednak poznawanie nowych osób, ale przede wszystkim lokalnych, jest naprawdę bardzo cenne. I to bardzo mocno urozmaica i ubogaca dany pobyt. Super. Czyli teraz mówisz domyślam się po angielsku, po niemiecku, po hiszpańsku. Dokładnie. Czyli teraz to praktycznie możesz gdziekolwiek jechać i nie ma chyba problemu, aby
porozmawiać z kimś. Zawsze ktoś zna jeden z tych języków. Jeszcze polski oczywiście. Tak, to było też ciekawe właśnie doświadczenie, jak kilka lat temu zrobiłam połowę trasy Camino de Compostela, tą francuską część. I rzeczywiście na trasie spotykałam bardzo wiele osób i zawsze w którymś z tych trzech języków, przede wszystkim angielski, niemiecki, hiszpański, mogłam z kimś porozmawiać. I to było bardzo ciekawe doświadczenie. Natomiast trochę to inaczej wygląda w Portugalii. Ponieważ Portugalia, no właśnie, jeśli chodzi o angielski, bywa to bardzo różnie. W dużych miastach jak Porto, Lizbona, czy w rejonie Algarve, to jest południowy rejon, to jak najbardziej po angielsku można się porozumieć, tak naprawdę bez większego problemu. Ja mieszkam jakieś 45 minut drogi od Lizbony na południe. To jest taka przepiękna, taka naprawdę urocza wioska, większa wioska, mniejsze miasteczko rybackie z piękną plażą, na który właśnie mam widok z tego mieszkania, w którym mieszkam. I tutaj angielski Portugalczycy rozumieją, gorzej jest z przekazywaniem informacji, czyli z mówieniem. Natomiast ja się zawsze śmieję, że otwartość i kreatywność to jest stanowczo mocna strona Polaków, również moja, więc można wszystko. Można mówić trochę po hiszpańsku, trochę po angielsku, trochę na migi i że tak powiem, zawsze się człowiek porozumie i no. Da sobie radę. Komunikacja odbędzie się. Tak, dokładnie. Więc wystarczy tylko trochę otwartości. Polak sobie zawsze, wszędzie da radę. Dokładnie, dokładnie. I to jest, powiem ci, że cecha, którą na przykład bardzo widziałam, jak mieszkałam w Niemczech, bo tak jak wspomniałam, to był bardzo międzynarodowy team. I ja z moją koleżanką pracowałam w ten sposób, że jakby nie było rzeczy niemożliwych. Więc jak zawiódł plan A, to zawsze był plan B. Potem był plan C. No i oczywiście tych literek w alfabecie jest dużo, więc tych różnych alternatyw było dużo. Natomiast jak rozmawiałam z koleżankami z Niemiec, które na przykład pracowały na tym samym stanowisku już naprawdę od kilku czy kilkunastu lat i się pytałam, wiesz co, a bo u nas to nie funkcjonuje albo funkcjonuje gorzej i wymyśliłyśmy coś takiego. Co o tym myślisz? I najpierw spotykałam się z bardzo dużym zaskoczeniem, że w ogóle można było na takie rozwiązanie wpaść. A następnie było tak, wiesz co, no ja tak naprawdę przez tyle lat pracy nigdy o tym nie pomyślałam, ale tak naprawdę to jest naprawdę dobre rozwiązanie. Zobaczę, może nawet przetestuję. Więc to mnie zawsze śmieszyło, że jednak Polak potrafi. Zgadza się. I ten taki spryt ma w sobie, a jak jeszcze go wykorzystuje w tym dobrym oczy, z dobrej intencji, to jest super kombinacja. Fajnie. A słuchaj, to może prześledźmy jeszcze szybko, zanim wrócimy do Portugalii, tą twoją drogę, która cię tam właśnie do Portugalii zaprowadziła. Czyli były Niemcy, później była Hiszpania, wróciłaś na chwilę, domyślam się, na chwilę tylko do Polski, tak? Dokładnie. I następnie związałam się z turystyką i z hotelarstwem. Dokładnie na początku z Thomasem Cookiem i Neckermanem, czyli biurem podróży. I dzięki temu miałam możliwość, żeby spędzić 2 sezony na greckich wyspach. Na początku to była Kreta, następnie Rodos, a w międzyczasie sezon zimowy spędziłam na Fuercie, czyli na Fuerteventurze. I tak naprawdę no, to był też super, super czas, bo ja osobiście jestem osobą, która uwielbia słońce. Zresztą teraz też dlatego jestem w Portugalii, bo i właśnie mój pomysł przezimowania jak najbardziej się udał. Tak z perspektywy tych kilku miesięcy, bo jestem tutaj od końca grudnia, widzę. I dlatego ja w Grecji się bardzo dobrze czułam, szczególnie, że Grecy i Portugalczycy są dla mnie bardzo podobni. Czyli nadal jest to ten śródziemnomorski taki vibe, na zasadzie taki właśnie luz, taki spokój. Oczywiście to ma plusy i minusy, w zależności od tego, jak się patrzy. Natomiast i taki bardzo rodzinny,
rodzinną atmosferę wprowadzają, taką otwartą, więc człowiek jest tak naprawdę bardzo mile tutaj widziany, nawet jako obcokrajowiec. Natomiast są znacznie mniej ekspresyjni, znacznie cichsi i tacy jednak szanujący granice twoją jako osoby niż na przykład Hiszpanie. Bo rzeczywiście po mieszkaniu w Barcelonie wyspy to jest też troszeczkę jednak co innego niż sam kontynent. I właśnie to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ mieszkając w Barcelonie, ja się śmiałam, że przebywając tak dużo z Hiszpanami, zarówno w mieszkaniu, jak i w pracy i też przy projektach, to byli przede wszystkim osoby właśnie hiszpańsko, no i katalańskojęzyczne, czyli lokalni, to potrzebowałam takiego jednego dnia w tygodniu oddechu. Oddechu, żeby gdzieś po pierwsze wyjechać z miasta, czyli ja akurat bardzo, bardzo kocham naturę, kocham spacery, więc wędrówki po górach to było coś dla mnie, czy po wybrzeżu, to było coś co mnie bardzo relaksowało. No i właśnie potrzebowałam takiego jednego dnia, wiesz, ciszy, spokoju w ogóle, żeby te bodźce do mnie nie dochodziły. Żeby nabrać, naładować te baterie i w tym momencie móc wrócić do pracy i rzeczywiście cieszyć się tym czasem, który mam w Portugalii. Natomiast w Grecji, no i właśnie w Portugalii tego nie mam, bo oni są po prostu ciszsi. Nawet wczoraj, jak byłam na plaży, było naprawdę dużo osób, a ja tak naprawdę się czułam dobrze. I nie czułam tego, że wokoło mnie jest naprawdę dużo osób. Bo każdy jakoś w pewien sposób szanował inne osoby i bardziej zajmował się sobą po prostu, bez głośnej muzyki czy krzyków. Fajnie. Czy z tego względu to ta Portugalia to jest miejsce, którym już zakotwiczysz na dłużej, czy to jeszcze nie jest ostatnie państwo, które odwiedziłaś, bo to jest szóste, tak? Tak, dokładnie. To jest bardzo dobre pytanie, ale jak na razie odpowiedź jest otwarta. Powiem w ten sposób. Na razie jestem tutaj i bardzo się z tego powodu cieszę i rzeczywiście korzystam z uroków Portugalii. Natomiast czy tutaj zostanę? Nie wiem. To się okaże. Na pewno Portugalia ma bardzo, bardzo wiele do zaoferowania, mimo że to jest mały kraj, bo raptem tak naprawdę się mały kraj pod tym względem, że porównując do Polski, to jest tak 3-3,5 razy mniejszy. Ale jest bardzo długi i wąski, patrząc na mapę. To jest około 750 kilometrów linii brzegowej. Od północy na południe, natomiast od wschodu na zachód to jest raptem około 180 km, więc tak naprawdę niedużo, ale właśnie dzięki temu można ten kraj bardzo szybko odwiedzić, zarówno na północy, jak i na południu, no a te dwa, to są tak naprawdę, nie powiem, że dwa światy, ale bardzo różnią się od siebie, tak naprawdę jak patrzę się na całą Portugalię od północy do południa można naprawdę bardzo, bardzo wiele zobaczyć. Przede wszystkim jednak, jeśli chodzi o naturę i krajobrazy. No i oczywiście ocean, który jest przecudny. Super, zazdroszczę tego oceanu. A czy mam... Dziękuję, bo sama też sobie zazdroszczę. Słuchaj, a czy możemy wiedzieć, czym się obecnie tam zajmujesz w Portugalii? Jasne. Tak naprawdę przyjeżdżając tutaj, czyli realizując moje jedno marzenie, ponieważ w ogóle to jest też ciekawa historia, jak się zaczęła ta myśl o Portugalii. Jak leciałam dokładnie rok temu na Maderę, to wyjrzałam w pewnym momencie przez okno i zobaczyłam przecudną plażę. Plażę, która ma ponad 20 kilometrów, która jest piaszczystą, dość szeroką plażą. Na tyle szeroką, że ją bardzo dobrze widać było, jaki taki ładny łuczek z samolotu. I dokładnie w tym momencie pilot, pierwszy raz zresztą podczas lotu, odezwał się i stwierdził, że proszę Państwa, proszę spojrzeć na prawo, a ja siedziałam po lewej stronie samolotu, właśnie mijamy Lizbonę.
I to była taka myśl na zasadzie, o, to może do Lizbony bym chciała się przeprowadzić, bo po prostu się zakochałam w tej plaży. No i właśnie, tak naprawdę zaczęłam szukać różnych apartamentów w Lizbonie i w okolicy. No i tak trafiłam właśnie do Sesimbry i do miejsca, w którym w chwili obecnej jestem. Przy plaży, 20 raptem minut samochodem od tej właśnie plaży, którą widziałam z góry. Natomiast czym się zajmuję? No właśnie, jak przyjechałam tutaj, to było dokładnie krótko przed świętami, to spełniłam pierwsze marzenie, czyli przyjechałam do Portugalii, prawie w to miejsce, które sobie wymarzyłam wtedy, jak leciałam na Maderę. A drugie marzenie to było otwarcie swojej praktyki psychologiczno-coachingowej, ponieważ jak wspominałam, jestem z wykształcenia psychologiem. Skończyłam również 1,5 roku temu kurs coachingowy i od tego momentu pracuję indywidualnie z osobami, które tak naprawdę chcą swoje cele prywatne i zawodowe realizować przy wsparciu coacha, czyli osoby, która głęboko wierzy, że wszystkie odpowiedzi są w danej osobie, no i chce jak najbardziej pomóc te odpowiedzi wydobyć. I specjalizuję się przede wszystkim w pracy z osobami, właśnie które mieszkają za granicą, z Polakami i Polkami na emigracji, i pomagam im tworzyć bardziej jednak komfortowe i bardziej takie ustabilizowane życie za granicą, no tak, żeby też mogli poczuć się za granicą jednak jak u siebie w domu, bo jak ktoś decyduje się na wyjazd, to jednak boryka się z różnymi wyzwaniami, zarówno w czasie, czy na początku swojego pobytu, jak i tak naprawdę w trakcie. Zresztą myślę, że wiesz dokładnie, o czym tak naprawdę mówię. No ja jestem taką osobą, która właśnie pomaga, żeby ten okres różnych wyzwań przejść lepiej, przejść szybciej i bardziej efektywnie. To super, super sprawa. A powiedz, a jak można się z tobą skontaktować, jeśli ktoś by chciał skorzystać z twoich porad? Bardzo chętnie. W chwili obecnej tworzę stronę internetową. Więc jeszcze tutaj niestety nie mogę polecić strony internetowej, ale już niedługo, myślę, że kilka tygodni. Natomiast zapraszam w międzyczasie na swojego fanpage'a na Facebooku. To jest Agni Coaching, Agnieszka Ługowska, jak i na Instagrama Agni Coaching, pisane razem, podkreśnik AL, jak Agnieszka Ługowska. Więc mam Super. nadzieję, że potem będzie można jeszcze te linki gdzieś jeszcze podlinkować do tego nagrania. Oczywiście damy na ekranie i jeszcze w opisie tego wideo, a podamy linki do twoich stron. Bardzo by Super. cieszył. A słuchaj, a co najbardziej cię zaskoczyło w Portugalii? Wiesz co, dużo rzeczy. Przede wszystkim w ogóle jak tutaj przyjechałam, to zaskoczyła mnie pogoda, ponieważ akurat w momencie, kiedy się pojawiłam, moje pierwsze kilka dni, no pogoda nie była portugalska, mimo że się mówi, że to jest jedno z bardziej słonecznych państw w Europie, ponieważ padało, a jak tutaj pada zimą, no to tak pada naprawdę przez cały dzień. Czasami mniej, czasami więcej, ale są bardzo gęste chmury, pada. Natomiast no właśnie, ten minus Portugalii jest taki, że budownictwo. Pozostało tutaj wiele do życzenia w porównaniu z budownictwem na przykład w Polsce. No właśnie, jest zimno, często jest pleśń na ścianach, ponieważ nie ma ogrzewania. Moim ogrzewaniem jest klimatyzacja, lub też była klimatyzacja, bo już teraz raczej służy jako klimatyzacja, a nie jako ogrzewanie. Więc tak naprawdę to pierwsze wrażenie. No, było bardzo średnie, powiem tak. I to mnie zaskoczyło. Natomiast już szybko minęło, ponieważ już w styczniu mogłam pójść na plażę i może się jeszcze nie kąpać, bo jednak woda w oceanie jest dość chłodna, nawet teraz, myślę, że około 17-18 stopni.
Natomiast, no właśnie, że było piękne słońce i tak naprawdę można było się cieszyć stanowczo tymi słonecznymi dniami i tym słonecznym wymiarem Portugalii. Ale co mnie zaskoczyło, to chociażby to, że są telewizory w restauracjach i w barach, których jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo wiele, gdzie najczęściej lecą wiadomości albo mecze, i to między innymi mecze piłki nożnej, no bo wiadomo, z Portugalii, dokładnie z Madery, pochodzi jeden z najsłynniejszych piłkarzy, czyli Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Następnie, idąc do marketu, można zobaczyć naprawdę bardzo długie lady ze świeżymi rybami, owocami morza, no i z bakalau, czyli z suszonym i solonym dorszem. Są takie wielkie, naprawdę płaty suszonego dorsza, które po prostu leżą sobie i można je kupować, co dla mnie było dużym zaskoczeniem. Ta biurokracja, gdzie jest tak zwany NIF, czyli numer fiskalny, który jest tak naprawdę potrzebny do wszystkiego, nawet żeby się umówić do lekarza, czy żeby na przykład ostatnio chciałam założyć kartę taką miesięczną na transport publiczny, również potrzebowałam NIF. Ale chyba co najbardziej mnie zaskoczyło, też z racji tego, że, no, że mieszkam tak blisko i z takim pięknym widokiem na ocean, to właśnie sam ocean, a dokładnie to, jak on jest głośny. Ponieważ będąc jednak w pierwszej linii brzegowej, musiałam się naprawdę przyzwyczaić, żeby na przykład zostawić otwarte okno w nocy, ponieważ jednak cały czas jest bardzo duży szum, nawet powiedziałabym huk tak naprawdę od oceanu. Jest bardzo też wiecznie, szczególnie po zachodzie słońca. I poza tym ocean ma pływy. Czyli są przypływy i odpływy, średnio co 6 godzin. I naprawdę są oczywiście miejsca, gdzie jest to bardziej widoczne, są miejsca, gdzie jest to mniej widoczne. Natomiast ja do tej pory byłam jednak przyzwyczajona do morza i cały czas mieszkałam na wyspach, czy w miejscach, gdzie było morze. Ocean to jest pierwsza moja styczność teraz z oceanem, tak na dłużej. I rzeczywiście to mnie bardzo zaskoczyło, czyli sam ocean, który jest piękny, ale nabrałam do niego naprawdę dużego respektu. Super. A słuchaj, a czy Portugalia jest droga, czy tam wynajem takiego mieszkania? Jaki jest koszt takiego, aby wynająć mieszkanie, jeśli ktoś tam chce zamieszkać na dłużej? W pełni rozumiem pytanie i powiem tak, to wszystko zależy. Ponieważ przede wszystkim do Portugalii nie przyjeżdża się zarobkowo. Ja bardzo polecam przyjeżdżać osobom, które mają już jakieś zajęcie, na przykład pracują online, to wtedy jest to naprawdę no, bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ te płace są tutaj stosunkowo niskie. Nawet słyszałam gdzieś statystyki, że 3/4 Portugalczyków netto zarabia poniżej 1000 euro, a jak to się przełoży na koszta, które są tak naprawdę około 20-30% wyższe od kosztów życia w Polsce, jeśli chodzi o usługi i towary, plus dodatkowo no, chce się wynająć mieszkanie, lub też domek. I tutaj też zależy, ponieważ przy dużych miastach i w dużych miastach, czyli mówię tutaj o Porto, mówię tutaj o Lizbonie i okolicy tej najbliższej, jak również cały rejon południowy, czyli Algarve, on jest najbardziej oblegany też przez obcokrajowców. I tam automatycznie te ceny są najwyższe. Więc tak naprawdę pokój można wynająć od około 400-450 euro w górę, raczej w górę. Natomiast mieszkania, czy na przykład kawałek domu małego, no to te ceny tak naprawdę kształtują się od jakichś 800-900 euro w górę. Myślę, że tak około 1000 euro to można liczyć, żeby wynająć jakieś małe mieszkanko. To jest Natomiast
Natomiast jeśli trochę odsuniemy od linii brzegowej lub też bardziej pójdziemy na północ, gdzie jednak przede wszystkim zimą ta pogoda jest zupełnie inna, czyli jest znacznie bardziej wietrznie, jest zimniej, bardziej deszczowo, więc jest mniej popularne, to tam na przykład widziałam ostatnio ogłoszenia za nawet 400-500 euro jakiś mały domek czy takie mieszkanie typu studio kawalerka. Można już wynająć, więc ceny są naprawdę bardzo różne w zależności od tego, gdzie dana osoba zdecyduje się mieszkać. Zgadza się, bo te 800 do euro to jest dość dużo za wynajem mieszkania, więc to są dość duże pieniądze. Nawet jeśli patrząc, jak ty mówisz, że oni zarabiają poniżej 1000 euro na miesiąc, to jest duży koszt. Tak, z tego, co tutaj słyszę od Portugalczyków albo od osób, które już długi okres czasu mieszkają w Portugalii, to jest to tak naprawdę mocno związane właśnie z napływem obcokrajowców, ponieważ Portugalia stała się bardzo popularna, szczególnie wśród Amerykanów, jak i wśród Brytyjczyków. Szczególnie emerytowanych Brytyjczyków, którzy tutaj w te rejony, przede wszystkim w rejonie Algarve, Portimão to jest taka ich mekka, powiedziałabym, przyjeżdżają i bardzo często spędzają zimę i latem wracają do siebie, do kraju, albo zostają cały rok. Bardzo też dużo jest nomadów, czyli osób pracujących online. Nawet tak naprawdę na Maderze powstała pierwsza eksperymentalna wioska nomadów na świecie. Więc Portugalia też otwiera się na obcokrajowców bardzo, bardzo mocno. Co ma oczywiście plusy, ale co ma też minusy i między innymi ceny mieszkań, no to moim zdaniem jest ten minus i Portugalczycy też na to narzekają. A co też warto, jeśli chodzi o mieszkania, zauważyć, to, że Portugalia jest bardzo turystycznym krajem. Zresztą to jest jedna z głównych tak naprawdę gałęzi gospodarki. Co oznacza, że tutaj bardzo dużo mieszkań, szczególnie niedaleko oceanu, czy właśnie w większych miastach, jest przeznaczona pod wynajem krótkoterminowy. Dlatego, tak jak na przykład ja wynajmuję to mieszkanie i zimą nie ma problemu, żeby wynająć na kilka miesięcy. Zima to tak naprawdę są miesiące listopad do różnie. Czasami marzec, czasami kwiecień, czasami maj. Natomiast potem, no ja osobiście muszę się wyprowadzić z tego mieszkania, ponieważ ono właśnie jest wynajmowane krótkoterminowo, czyli dla osób, które chcą tutaj spędzić kilka dni, tydzień, 2 tygodnie. I z pewnością ta cena też jest na pewno w lecie inna i zimą jest inna. Tak, dokładnie. To jest akurat w przypadku tego mieszkania, w którym ja obecnie jestem, różnica to jest czteropięciokrotna. Czteropięciokrotna w zimie i w lecie? Tak. Wow, to jest naprawdę duża różnica. Tak, to A jest bardzo słuchaj. duża różnica i dlatego brakuje mieszkań. Wow, nieźle. A słuchaj, a czym charakteryzuje się tam lokalna kuchnia i czy ci w ogóle smakuje? Tak, bardzo. Ponieważ lokalna kuchnia też z racji bliskości oceanu jest tak naprawdę związana przede wszystkim z owocami morza, z rybami. Również świeżymi warzywami i owocami. Czyli tak naprawdę to ja bardzo lubię. I wiesz, nawet dzisiaj miałam ochotę na rybę grillowaną, więc przeszłam dosłownie 15 minut na lokalny rynek, gdzie codziennie rybacy przywożą świeże ryby i owoce morza. No i dzięki temu miałam możliwość zjedzenia w domu naprawdę świeżej ryby, ale również restauracje serwują naprawdę niezliczone ilości ryb, różnych owoców morza.
takim bardzo popularną rybą, mimo że nie jest świeża, to jest właśnie ten solony i suszony dorsz, o którym wcześniej wspominałam. I on jest tak naprawdę przygotowywany, się tutaj Portugalczycy śmieją, na 365 sposobów, czyli każdego dnia można jeść inną opcję. Bardzo na przykład na posmakowanie zachęcam spróbować takie paszczeciki, krokiety właśnie z bakalau. Jest to przygód takiej gdzieś wielkości krokiecik, zrobiony z ziemniaków, z cebulki, no i właśnie z ugotowanego dorsza. I dodatkowo rób też na przykład bacalhau à Brás. To jest taka zapiekanka też z ziemniakami i cebulą. Dodatkowo sardynki. To jest też taki bardzo charakterystyczne danie, czy to grillowane, czy pieczone, jak również arroz de marisco, czyli ryż po prostu z owocami morza, który jest bardzo podobny do paeli, natomiast ten ryż i owoce morza, których jest naprawdę dużo, one pływają w cieczy. Paella jest jednak bardziej tej konsystencji stałej. Na deser stanowczo polecam pastel de nata. To jest taki mała babeczka z ciasta francuskiego, a w środku z masą budyniową. Zresztą pochodzi tak naprawdę z Lizbony, gdzie nazywa się, jest jedna z dzielnic, to jest Belem. I właśnie Pastel de Belem to była pierwotna nazwa, zresztą wytwarzana potajemnie przez średniowiecznych mnichów. A jak kościół przestał być państwowy, no to mnisi musieli zarabiać, opowiem tak. I między innymi tą recepturę upublicznili. No i dzięki temu tak naprawdę w całej Portugalii ten smakołyk można kupować, który naprawdę bardzo polecam. I co też polecam, to jest bifana. To jest tak naprawdę bułka z mięsem, mówiąc najprościej. Czyli taki fast food, ale dość tani, taka przekąska za 2-3 euro. Z mięsem albo wieprzowym, albo wołowym. Więc też bardzo polecam. Posłuchaj, ja jeszcze lunchu nie jadłem, a u mnie jest pierwsza, to teraz jeszcze bardziej zgłodniałem, jak mówisz o tych wszystkich dobrych rzeczach do zjedzenia. Tak, tak, rzeczywiście kuchnia jest bardzo smaczna i stanowczo, jak ktoś wybiera się do Portugalii, to nie może, naprawdę nie może zrezygnować z kuchni, bo to jest jedno z ważniejszych tutaj elementów No kultury. i ja lubię owoce morza, więc chyba po naszej rozmowie chyba będę musiał jakąś rybę zjeść. A posłuchaj, a czy dużo Polaków mieszka w Portugalii? Czy masz już tam jakieś, bo dopiero jesteś 6 miesięcy, prawda? Ale czy już tam poznałaś, spotkałaś Polaków? Próbowałam dostać do statystyk, tak z ciekawości, ile Polaków mieszka w Portugalii. Z 2018 znalazłam statystykę, że około 2,5 tysiąca. Natomiast mam wrażenie, że jest ich znacznie więcej. Na przykład w tej miejscowości, w której mieszkam, czyli w Sesimbrze, słyszę bardzo rzadko polski. Natomiast w Lizbonie, którą regularnie odwiedzam, już znacznie częściej. Jest wiele grup polskich, na przykład na Facebooku. Też poznałam kilku Polaków już tutaj mieszkających, więc ta społeczność jest rozwijająca się na pewno i mam wrażenie, że właśnie coraz więcej Polaków napływa. Czy to tutaj tworzą się te związki mieszane, czyli na przykład Polka przyjeżdża tutaj do Portugalczyka, no albo odwrotnie. I też bardzo wiele studentów przyjeżdża, co też jest, myślę, że takim dość znamiennym. Dość znamienne. Fajnie. Tak, my jesteśmy wszędzie. Teraz rozmawiam z wieloma osobami po całym świecie i wszędzie można Polaków oczywiście znaleźć i są grupy, więc to jest fajna, fajna sprawa. A słuchaj, a czy możesz nam przytoczyć jakąś zabawną historię z tym, że mieszkasz już, czy która się wydarzyła podczas tych 10 lat, podczas których mieszkasz poza granicami Polski? To jeszcze bym chciała tak dopowiedzieć trochę o Polakach, ponieważ to też było dla mnie bardzo pozytywne zaskoczenie. I mam
mocno wrażenie, że jest to właśnie związane z tym, że tutaj Polacy nie przyjeżdżają zarobkowo, że ta społeczność polska naprawdę sobie pomaga. Jest i nawet jak nawet w grupach różnego rodzaju na Facebooku, jak ktoś zadaje pytanie, prosi o pomoc, to tak naprawdę jak najbardziej otrzymuje ją. I to jest dla mnie bardzo, bardzo pozytywne, bo nie we wszystkich krajach miałam takie poczucie. Natomiast co do śmiesznych sytuacji. Dobre pytanie. Wiesz co, to jest tak, że jakby teraz nie przychodzi mi żadna konkretna sytuacja. Natomiast myślę, że bardzo dużo śmiesznych sytuacji wychodzi po prostu z językiem i z różnicami kulturowymi. Bo to tak naprawdę są rzeczy, gdzie na przykład gdzieś wchodzę, typu miałam taką sytuację, że weszłam do baru, takiego bardzo lokalnego, żeby się napić kawy i widzę dookoła samych mężczyzn. I sobie myślę, no okej, okay, takich starszych panów, bo tutaj jest rzeczywiście taka kultura, gdzie bardzo chętnie i mężczyźni, ale też i kobiety spędzają właśnie czas. I to nie jest tylko kawa, to są często jakieś gry planszowe, to są często karty, czyli tak naprawdę jest cały czytanie gazety o poranku, to jest w ogóle tutaj rytuał z kawą Portugalczyków. I tak naprawdę wypiłam kawę, wyszłam. Co prawda panowie się popatrzyli dziwnie, ale no okej, okay, bar otwarty. I potem ktoś mi powiedział, że chyba to nie było dobre rozwiązanie. Oczywiście nie byli mieli sympatyczni, tak jak mówię, ale że właśnie są tutaj takie miejsca, które są raczej przeznaczone dla panów, albo inaczej, panowie są tam raczej mile widziani, a kobiety mają swoje po prostu miejsca, gdzie mogą też coś zjeść. Też bardzo dużo ma śmiesznych sytuacji, na przykład właśnie na lokalnym rynku, gdzie jednak osoby w większości nie mówią po angielsku, gdzie tak naprawdę na migi próbuje kupić na przykład jajka albo jakieś konkretne warzywa. Więc dużo jest, naprawdę dużo jest takich właśnie drobnych sytuacji związanych z różnicami kulturowymi i właśnie z językiem. Ale to też daje taki, wiesz, koloryt i takie właśnie wyjście z tej swojej strefy, jak to się mówi, komfortu, bo jednak trzeba mieć do siebie taki jakiś dystans i no i właśnie, i zrobić coś niekonwencjonalnego dla siebie. Zgadza się, jednak trzeba być otwartym, jeśli się jest za granicą, nie bać się niczego, a zawsze ten wspólny język zawsze się jakoś znajdzie. Słuchaj, Dokładnie. a na koniec proszę powiedz nam, jakie jest Twoje największe marzenie i jakie masz plany na przyszłość? Moim tak naprawdę największym marzeniem to jest właśnie żyć podobnie jak teraz żyję, tylko tak na długoterminowo powiedziałabym. To znaczy mieć czy to mieszkanie, czy domek z widokiem na ocean, mieszkać gdzieś w ciepłym kraju, gdzie właśnie będę spotykała się z taką dużą otwartością i ciepłem ludzi. Pracować online, coachingowo, wspierając swoich klientów. I przede wszystkim, wiesz co, cieszyć się życiem, cieszyć się każdą chwilą i pamiętać, że tak naprawdę jestem tu i teraz. I to, co jest dokładnie tu i teraz, jest najważniejsze, bo ja cały czas się tego uczę i Portugalia pod tym kątem, mimo że ma różne tak naprawdę swoje plusy i minusy, ale to jest właśnie to, co mi się w tych krajach śródziemnomorskich, no i między innymi właśnie w Portugalii bardzo podoba. To znaczy ten taki luz, spokój, trochę ślamazarność, ale jednak takie docenianie każdej chwili, cieszenie się tym. Nawet wiesz, jak idę na przykład rano i obserwuję takiego starszego pana, który z taką tą naszym espresso czyta spokojnie w jakimś właśnie barze czy restauracji gazetę i robi to naprawdę z takim pełnym skupieniem na tym i widać, że z
takim dużym spokojem i relaksem, to jest właśnie coś, co chcę mieć na co dzień. I tak chcę się czuć. Super, więc tego oczywiście Ci bardzo, bardzo życzę, tego spokoju i tego domku nad oceanem. Bardzo Super, bardzo. dziękuję. Ja również bardzo dziękuję za tą rozmowę. Super, dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie z Portugalii. Dziękuję. A był to kolejny odcinek Kanadyjczyków. Jeśli Wam się podobają moje wywiady, bardzo proszę o subskrybowanie. Dziękuję bardzo i do następnego razu. Pa, pa.